Cześć, ja się nazywam Tomasz Zarzyka. To jest kanał Magia Excela, na którym dzielę się swoim doświadczeniem z zakresu praktycznych zastosowań Excela w biznesie. A na dzisiaj przygotowałem temat, który bardzo często pojawia się na forach internetowych, a mianowicie w jaki sposób wykorzystać Excela w rozwoju swojej kariery zawodowej, czyli powiemy właśnie o Excelu i karierze. I skąd w ogóle, słuchajcie, pomysł na taki temat? Otóż swego czasu zadałem pytanie osobom, które właśnie były zainteresowane Excelem, szkoleniami z Excela, co ich tak naprawdę motywuje, po co chcą się uczyć Excela. No i słuchajcie, tematem numer jeden, powodem, co było, była zmiana, słuchajcie, pracy. Czyli uczymy się tego Excela po to, żeby zmienić pracę na lepszą. Drugi, bardzo podobny powód, to było co? To był też awans. Czyli tak naprawdę podobny motywator, przy czym chęć pozostania w obecnej firmie, ale na lepszym stanowisku. I jeżeli popatrzymy na te dwa motywy, to zobaczmy, że tak naprawdę w obydwu tych przypadkach o co chodzi? No, jak nie wiemy, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o co? O kasę. Czyli uczymy się Excela po to, żeby mieć lepszą pracę, a lepszą pracę po to też, żeby więcej zarabiać. W związku z tym podzielę się, słuchajcie, swoim doświadczeniem, a tak się składa, że już tutaj parę lat bawię się Excelem. Ja już tą regułę i w ogóle magiczną moc Excela odkryłem wiele lat temu. Jeszcze właśnie tutaj, słuchajcie, jak byłem na studiach, kiedyś zdarzyło się tak, że jednego dnia zdałem trzy dość trudne egzaminy. Między innymi chyba pamiętam, tam była ekonometria, tego typu rzeczy. I zdałem dlatego, i to jeszcze z najwyższymi wynikami, że przygotowałem, pamiętam, jakieś takie modele właśnie w Excelu. No i wtedy to mi dało do myślenia, że kurczę, no jednak coś w tym Excelu, słuchajcie, jest. No potem pojawiła się pierwsza praca i tutaj też napisałem sobie, pamiętam, taką pierwszą aplikację do optymalizacji załadunków. Moja pierwsza praca to było bardzo fajne stanowisko. Ono się nazywało specjalista do spraw marketingu, reklamy i zbytu. Także normalnie tekst nadaje się do tego, żeby powiesić na ścianę. I potem pojawił się awans, zmiany firm. Pojawiłem się też w kilku zarządach spółek, także spółek giełdowych. A już ponad 10 lat prowadzę własną firmę Xmart. I tutaj też, słuchajcie, ciekawostka, nomen omen, właśnie moją firmę założyłem z takim jakby celem, żeby zajmować się Excelem. Ale to było na początku, ponieważ potem firma mocno się rozrosła i oczywiście dzisiaj dużo działam też w firmie, robimy dużo projektów związanych z Excelem, ale też projektujemy systemy zarządzania produkcją. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdyby nie Excel, to właściwie nie wiem, co bym robił. Na pewno nie wiem, czy miałbym swoją firmę i dlatego postanowiłem się podzielić swoim doświadczeniem. Zatem, jeśli uważasz, że ten temat może być dla ciebie interesujący, ciekawy, to zapraszam na dalszą część tego odcinka. No i tak, słuchajcie, na początku podzielę się z wami zasadą numer jeden i myślę, że ona jest jakby główną zasadą tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Otóż paradoksalnie wcale nie będzie chodziło o Excela. Excel będzie tu tylko i wyłącznie narzędziem. Zatem co jest takiego najważniejszego w procesie zmiany pracy czy też poszukiwania pracy? Otóż tą zasadą jest wyróżnienie się, tak? O co chodzi tutaj? Otóż jeżeli chcesz zdobyć ciekawszą pracę, to musisz zrobić coś, czym wyróżnisz się na tle innych osób. I to jest bardzo ciekawe też w kontekście procesów rekrutacyjnych. Tu nie chodzi o to, żebyś w rekrutacji spełnił wszystkie oczekiwania, jakie stawia ci potencjalny pracodawca.
bo prawdopodobnie wielu kandydatów spełnia. Tu chodzi o to, żebyś ty wyróżnił się wśród tych wszystkich osób, które spełniają te kryteria. Może się nawet zdarzyć tak, że ty nie będziesz spełniał wielu kryteriów, ale wyróżnisz się i tym samym zwrócisz na siebie uwagę. No i teraz słuchajcie, powiem wam, jak to można zrobić, jeżeli chodzi o Excela, czyli wykorzystajmy tutaj Excela jako taką magiczną moc, żeby się wyróżnić. Ja to wielokrotnie stosowałem i naprawdę, uwierzcie mi, to działa i opłacało się to robić. Podzielmy sobie, słuchajcie, w takim układzie ten przypadek na dwa case'y. Pierwszy to będziemy szukali nowej pracy, a drugi to będzie awans. Ale najpierw zajmiemy się tematem nowej pracy. I tutaj od razu, słuchajcie, na początku pamiętajmy o jednej rzeczy. Obecnie procesy rekrutacyjne, one często są też prowadzone przy wsparciu zautomatyzowanych narzędzi. Nazwijmy to, można powiedzieć, sztuczną inteligencją, która przeczesuje CV i je odpowiednio kategoryzuje. W związku z tym już na samym etapie tak naprawdę trzeba pamiętać, żeby przejść przez to sito, tak? I tutaj ja akurat nie jestem specjalistą, ponieważ ja ani nie pracuję w HR-ze, ani też nie szukam pracy, ale odsyłam tutaj do innych osób. Bardzo często Kajo Rudziński na swoim kanale, tutaj Kajo, pozdrawiam cię, mówi właśnie o tym, jak należy napisać CV po to, żeby już na samym wstępie przejść przez to sito, żeby komputer was nie odrzucił. Natomiast ja bym chciał się skupić już troszeczkę dalej, na takim etapie, kiedy już przejdziecie to sito i dotrzecie na rozmowę kwalifikacyjną. Ale też może być, słuchajcie, drugi przypadek, bo pamiętajmy, że nie wszystkie rekrutacje, można powiedzieć, są takie zautomatyzowane. Na ciekawsze stanowiska te rekrutacje są prowadzone przez headhunterów, można powiedzieć, one są takie dedykowane i tam już jest szansa na to, żeby się wyróżnić. No i słuchajcie, czym się można wyróżnić? Jak dobrze wiemy, trzeba napisać CV, tylko teraz słuchajcie pytanie. No właśnie, jak napisać to CV? No i tutaj podam wam pierwszą radę, jak się można wyróżnić CV, jeżeli, słuchajcie, chodzi o Excela. Ja swego czasu postanowiłem też napisać swoje CV. No to jest, powiedzmy, takie CV, można powiedzieć, firmowe. Ale skoro możemy napisać CV w Wordzie, no to dlaczego nie napisać sobie CV w Excelu? Ale teraz jedna bardzo ważna uwaga. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ja to napiszę w Excelu, tylko przy okazji przemycimy kilka ciekawych rzeczy. Dlaczego? Zobaczmy. No oczywiście tutaj jest moje zdjęcie, ale tutaj nie jest istotne. Wiecie, co jest najistotniejsze? Otóż takie CV jest zautomatyzowane i tutaj mam przyciski, które dynamicznie przekierują rekrutera albo osobę, która będzie czytała to CV, do dodatkowej treści. Tego nigdy nie zrobicie, jeżeli wyślicie takie CV statyczne. Możecie oczywiście zrobić PDF-a z linkami, ale jeżeli to jest Excel, no to ja zrobiłem rzecz następującą. Czyli jeżeli tutaj kliknę sobie przykład, to teraz przechodzę do takiego przykładu, w którym pokazuję przykład raportu sprzedaży z zastosowaniem wykresów dynamicznych i techniki drill down i drill up. Bo o co tutaj chodzi? To, co powiedziałem, żeby się wyróżnić, to musimy pokazać, jak my myślimy, co robimy i pokazać przynajmniej próbkę swoich pracy. I tutaj ja przygotowałem taki prosty raport pokazujący sprzedaż w poszczególnych regionach, gdzie mamy region Lublin, Bydgoszcz, tutaj mamy miasta. I teraz mamy taki przycisk wyświetl szczegóły. Ten przycisk pozwala mi na to, że mogę zejść niżej, na dolny poziom. Teraz jestem w poszczególnych sklepach danego regionu i mogę sobie tutaj, właśnie mam kolejny przycisk wyświetl produkty, więc ja sobie tutaj przejdę. I teraz bardzo szybko za pomocą właśnie tutaj tych przycisków powrót, wracam i jestem u góry. I do tego jeszcze mam wykresy dynamiczne. Tu jest jeszcze parę takich bajerków. Mogę analizować sobie wzrosty, PLN, wzrost procentowy. I zobaczcie, w ten sposób
pokazałem jakąś próbkę swoich możliwości, co daje zdecydowanie więcej niż tylko napisanie, że ukończyłem jakieś tam kursy z Excela. Bo tak naprawdę osoby, mnie na przykład, jako osoby rekrutującej, no to muszę powiedzieć, że tutaj niewiele to interesuje. Czyli możemy zrobić CV w Excelu, przemycając znacznie więcej treści, niż moglibyśmy to zrobić w klasycznym tutaj przykładzie, klasycznym CV. Czyli możemy zrobić CV, ale ja bym jeszcze proponował, jeżeli wybieracie się na rozmowę, przygotujcie próbki swoich prac. Ja często, kiedy prowadzę rekrutację, to ja zawsze pytam, żeby kandydat pokazał mi, nawet jeżeli nie ma przy sobie, ok, to niech mi prześle próbkę swoich możliwości. I muszę wam powiedzieć, że sam osobiście jestem zaskoczony, bo najczęściej to słyszę takie tłumaczenie, no, że no nie za bardzo mogę pokazać, bo ja pracuję w dużej firmie, tam mamy tajemnicę i tam bla, 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 bla. No i słuchajcie, dla mnie już tak naprawdę kandydat jest spalony, bo jeżeli ktoś, kto mówi, że pracuje na przykład 10 lat w obszarze analityki, a nie jest mi w stanie przedstawić choćby najmniejszej próbki swoich prac, no to znaczy, że naprawdę jego poziom wiedzy jest bardzo, bardzo niski. Ale teraz zobaczcie, jeżeli idziecie na rozmowę kwalifikacyjną, wyobraźcie, przychodzicie sobie do mnie, siadamy sobie tak face to face, to zobaczcie, jeżeli wy przychodzicie do mnie, to wy jesteście w gorszej pozycji, ponieważ nie wiecie, o co ja was zapytam. Ja już mam przygotowaną listę pytań i będę was bombardował. I teraz zobaczcie, jeżeli byście przyszli z takimi próbkami, możecie je mieć na pendrive, a najlepiej, gdybyście mieli przygotowanego, już uśpionego laptopa i mówicie, spoko, mogę panu zaprezentować, czym się zajmuję, to są przykłady moich analiz. Pyk, wyciągacie. Wiecie, co się wtedy dzieje? To wy przejmujecie kontrolę nad rekruterem. Spróbujcie to zrobić. Naprawdę, naprawdę to działa. I o to właśnie chodzi, żeby w ten sposób się wyróżnić. Dlaczego? Nie chodzi o to, żeby zaliczyć ileś kursów z Excela, bo one tak naprawdę, to, że będziesz miał kilka certyfikatów, to jest tylko pusty zapis. Musisz pokazać w praktyce, w jaki sposób wykorzystałeś tą wiedzę z tych kursów i co konkretnego zrobiłeś. I to się tak naprawdę liczy. Jeżeli przyjdziesz i pokażesz, że zrobiłem to, to albo to, to zupełnie inaczej wygląda rozmowa. I to wcale nie oznacza, że to dotyczy tylko i wyłącznie takich stanowisk, jak na przykład analityk. To mogą być także inne stanowiska, ale w ten sposób powiem tak, że tutaj chodzi o to, żeby pokazać, jak myślisz, pokazać, że jesteś twórczy. To jest bardzo ważny aspekt. I oczywiście tutaj sam musisz zdecydować, w czym jesteś dobry, z czego jesteś tak naprawdę dumny. Dokładnie ja bym pokazywał to, z czego jestem dumny. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi, słuchajcie, o nową pracę. Natomiast słuchajcie teraz drugi przypadek, awans. Co zrobić w przypadku, kiedy pracujemy w firmie, no i chcielibyśmy awansować? Tutaj, słuchajcie, moja rada, to ja bym się skupił na procesach. Proces. Ostatnio temat zarządzania procesami jest bardzo modny, ale tak naprawdę to jest chyba to, co jest najważniejsze generalnie w biznesie. I postarajcie się usprawnić wybrany proces w swojej firmie. Co to takiego może być? Bardzo różne rzeczy. To mogą być raporty. Czyli możesz usprawnić jakieś raporty. Nie wiem, może to być budżet. Okej. Bardzo często w firmach jest potrzeba ewidencji pewnych zdarzeń, tak? Spróbuj wykorzystać Excela do zrobienia tych tematów. Jeżeli usprawnisz jakiś proces za pomocą Excela, to od razu pokażesz, że zależy ci, że chcesz się rozwijać. Pokazujesz, że jesteś innowacyjny, że jesteś twórczy. A wcale tutaj nie chodzi o Excela, że pokażesz, kurde, jestem tym zarąbistym gościem od Excela. Usprawnij proces. Dlatego ja na przykład już od wielu lat zajmuję się głównie tym. To mnie najbardziej, można powiedzieć, pasjonuje. Wykorzystywanie Excela do poprawy organizacji pracy. Więc myślę, że
Na tym bym się skupił. Jednocześnie zauważ, że jeżeli będziesz robił tego typu rzeczy, zrobisz jakiś fajny system raportowy, taki bardziej zautomatyzowany, ciekawy budżet, to już masz, słuchaj, doskonały case, że gdyby w przyszłości zaszła taka sytuacja, że będziesz szukał pracy, to masz gotowy case do pokazania. Więc dlatego warto to zrobić. Ja też oceniam pracowników, osoby, które gdzieś chcą powiedzmy awansować, po tym, co one takiego robią. Czy tylko odwalają taką robotę, wiecie, tam w standardowych 8 godzinach, czy też dają coś z siebie. I tu właśnie za pomocą Excela możesz pokazać, że możesz zrobić coś więcej. A dlaczego mówię o Excelu? Dlatego, że Excel jest takim narzędziem, które może być zastosowane, można powiedzieć, do takiego zerowego poziomu. Tak? Tu nie ma jakiegoś dużej bariery wejścia. Tak naprawdę największą barierą wejścia to jest tylko chęć pracy, nauki i zmiany. No i tym samym, słuchajcie, przejdziemy, słuchajcie, do ostatniego pytania, no bo skoro powiedziałem, że najważniejszą zasadą jest to, żeby się wyróżnić, no to pojawia się, słuchajcie, pytanie, ok, ale jak to zrobić? No bo możecie powiedzieć, ok, no fajnie, Tomuś, gadasz, tylko, no wiesz, kurde, ale nie mam takiej wiedzy i w ogóle od czego zacząć? Co tutaj zrobić? I to jest bardzo dobre pytanie. I tutaj podam wam drugą zasadę. Czyli jeżeli zapamiętacie, że pierwsze to to, że musimy się wyróżnić, to drugą rzecz, nic za darmo. I to jest podstawowa zasada biznesu. Być może ona stoi w sprzeczności z obecną polityką rządu, gdzie wszędzie nam się opowiada, że nam się wszystko należy. Ale niestety, słuchajcie, biznes tak nie działa. W biznesie nie ma niczego za darmo. Czyli jeżeli chcesz mieć lepszą pracę, chcesz więcej zarabiać, to musisz zainwestować. Tak działa biznes, czyli jest inwestycja. I teraz, co możesz albo co będziesz musiał zainwestować, to czas i oczywiście kasę. Tak? I teraz tylko od ciebie zależy, ile chcesz zainwestować czasu, ile chcesz zainwestować pieniędzy w swój rozwój, bo dokładnie to, co uzyskasz, jest wprost proporcjonalne tutaj do tych dwóch składników. I naprawdę ktoś mi kiedyś dobrze powiedział, za złudzenia się płaci. Samo nic nie przyjdzie, to trzeba włożyć w swój własny wysiłek. Ale zwrócę wam uwagę jeszcze na ten właśnie, element kasy, ponieważ bardzo często spotykam się z takim podejściem, że no właściwie Excela to się można nauczyć za darmo, w ogóle można to zrobić w internecie. I powiem wam właśnie, ja już po wielu, wielu latach, pozwólcie, że się podzielę swoim doświadczeniem, to powiem, że jest to prawda i nie jest to prawdą. Otóż, kiedy jest to prawdą? Jeżeli jesteś już na takim poziomie, że jesteś w stanie samodzielnie zadawać pytania, przeszukiwać internet. Ja sam bardzo dużo korzystam z internetu, ale dopiero było to możliwe od pewnego momentu, czyli chodzi o to, że musisz wskoczyć na pewien poziom, od którego zaczynasz sam samodzielnie funkcjonować. Tak? Czyli musisz przejść do pewnego momentu i tu jest taki moment, idziesz do góry. I teraz chodzi o to, żebyś przeszedł ten początkową fazę, żeby dojść do takiego momentu, gdzie będziesz sam w stanie korzystać z wiedzy, która jest w internecie. I teraz moja rada, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, będę w ogóle wdzięczny za wasze opinie, jednak obecnie skłaniam się do takiego podejścia i też stosuję to, kiedy uczę się innych rzeczy. Najlepiej współpracować z kimś, kto byłby waszym mentorem. O co tutaj chodzi? Otóż tu nie chodzi o to, żeby znaleźć kogoś, kto was przeszkoli z Excela, bo to jest tylko technika. Możecie sobie kupić kursy, książki. Mentor przede wszystkim może wam wskazać kierunki, jak się rozwijać, tak? Mentor to jest gość, który przeszedł już to wszystko, zna znacznie większe spektrum i pozwoli wam wybrać, powie tak, no słuchaj, skoro ty robisz to, to i to, masz tyle czasu, pracujesz w takiej firmie, to moim zdaniem najlepiej, gdybyśmy się skupili
na tych trzech elementach. I wtedy skutecznie pracujecie na kilku elementach i to może być tak, że to jest zgodnie z zasadą Pareto 25% wysiłku, 20% wysiłku, ale ty uzyskasz aż 80% efektu. Natomiast jeżeli tutaj nie masz tego kierunku, nie wiesz dokąd dążyć, to jest bardzo frustrujące. Uczysz się wielu rzeczy, nie wiesz w ogóle od czego zacząć. Kurczę, Power Query, Power Pivot, VBA, może w ogóle od razu przeskoczyć w Tableau. Nie, ale słyszałem, że to w ogóle nie, to już w ogóle VBA to jest przeżytek, to może w ogóle przejdę w jakieś inne języki programowania, ale nie, no SQL jest mocniejszy. I co? Jeden wielki kociokwik. Prawda jest taka, że Excel jest doskonałym narzędziem do tego, żeby zacząć swoją karierę. Potem sam zdecydujesz, co robić dalej. Może się okazać tak, że Excel ci w 100% wystarczy, jeżeli będziesz stosował poszczególne techniki, a jeżeli uznasz, że w kąt twojej pracy będą ci potrzebne silniejsze narzędzia, przeskoczysz na inne. Ale to, czego nauczysz się w Excelu, zobaczysz, że będzie ci owocowało w twoich dalszych pracach. Ja pierwotnie zaczynałem od Excela, natomiast no dzisiaj bardzo mocno wykorzystuję SQL-a i muszę wam powiedzieć, że największy postęp zrobiłem właśnie wtedy, kiedy do mojej firmy dołączył Kuba. Kuba też jest dzisiaj naszym partnerem w firmie i zaczęliśmy pracować w grupie i to był absolutnie, ja mogę powiedzieć, że prawie 20 lat to tak, wiecie, no oczywiście byłem uznawany za tego gościa od Excela, który tam coś czaruje, robi i tak dalej, ale gdybym miał, słuchajcie, powiedzieć mój poziom Excela, to on był wtedy, słuchajcie, no taki, a kiedy zacząłem pracę w grupie, to on poszedł w ten sposób do góry. Naprawdę, to jest gigantyczna zmiana. I dzisiaj naprawdę dla mnie to jest niesamowita frajda, kiedy właśnie pracuję w takiej grupie ludzi, którzy wspólnie pracujemy nad różnymi projektami, uczymy się. I dlatego też polecam wam, poszukajcie, być może macie kogoś w firmie, kto się zna na Excelu, tu ktoś, kto by wam poradził, doradził, bo tu nie chodzi o to, żeby wybrać kurs, zaliczyć parę certyfikatów. To, co powiedziałem na początku, tak naprawdę nie chodzi tutaj o Excela, nie chodzi o to, w jakim stopniu ty znasz Excela, tak naprawdę chodzi o to, w jakim stopniu ty potrafisz wykorzystać Excela do rozwiązywania problemów w twojej codziennej pracy. I to jest chyba cała kwintesencja tego, co chciałbym wam dzisiaj przekazać, ponieważ jeżeli będziecie w stanie wykorzystać Excela do usprawniania różnych procesów w firmie, to zobaczycie, nawet nie będziecie musieli szukać pracy, bo ta praca sama was znajdzie. No i tego oczywiście, słuchajcie, chciałbym wam życzyć. Także dzisiaj taki nietypowy odcinek. Będę wdzięczny za wasze komentarze. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Zapraszam też do kontaktu na tomasz@magiaexcela. Jeżeli chcielibyście, żeby poruszyć jakiś temat w moich cotygodniowych spotkaniach w Excel Coffee Room, to dajcie znać. W najbliższy wtorek teraz nie będzie spotkania, ponieważ wyjeżdżam na tygodniową rehabilitację. Niestety mój kręgosłup daje mi o sobie ostatnio znać, więc trochę będę podreperowywał swoje ciało, ale będę pod mailem, także będę mógł odpowiadać na wasze zapytania. Zatem dzięki za dzisiaj. I zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Tomek.